Cześć, witajcie, Paraguay Live. Jak zwykle pozdrowienia serdeczne z Paragwaju. Wyszek jestem. Dzisiaj pojedziemy do wioski paragwajskiej. Może przypominacie sobie, wcześniej zrobiłem jeden film o ekowiosce i do tego chcę nawiązać. To znaczy tak, pojedziemy na inny teren, powiedzmy sobie, to idzie 8 km od Piriłebuj i pokażę Wam te normalne, zwykłe życie, jak te działki wyglądają, właśnie nie przy basenie, tak jak tutaj widzicie, co też jest fajnie, tylko właśnie nad super rzeczką. Wygląda to wspaniale, także dla wszystkich zainteresowanych, ewentualnie kupnem działki, nie w mieście, tylko właśnie na wsi, może przy stworzeniu ekowioski, gospodarstwa samowystarczającego, ekologicznego gospodarstwa. Zapraszam chętnie, chodźcie z nami. No i tutaj widzicie, walczymy z leonem. O tą dróżką, co tam widać, zjeżdżaliśmy i tu właśnie na tą rzeczkę przyjeżdżaliśmy. No. Na wsi paragwajskiej jesteśmy. I walczymy z czym? Z Google walczymy, tak? Zobacz. No. Walczymy, walczymy. O! Tak jest. No. No i tak musimy gdzieś się przebijać przez tą wieś czy tam. Wiesz? Jest to. A mu mówię, to dalej walczymy teraz. No. Na wsi paragwajskiej. Ale pogoda dopisuje, trochę padało, ale teraz jest super. Także lecimy dalej na działki. Jeszcze są. No i to jak widzicie, to też jest ta czerwona droga dojazdowa. Tu jest prąd trójfazowy, czy jak to się mówi. O, tutaj widać. No i to jest ta działka tutaj z przodu. Tu jest dojazd, droga polna. Po drugiej stronie widzimy sąsiada. O. Z kolei z tamtej strony, tam gdzie Leon na motorze stoi, tam jedzie się do rzeczki. Także bardzo fajne położenie. Super widoki. No i to jest ta sama rzeczka, że tak powiem, widzicie. Tutaj przejdziemy jeszcze. To zobaczcie, jaka plaża. Super. Tak to można żyć? Sądzę, że fajnie było, podobało mi się, wam się teraz znowu ponownie. O, słyszycie, jak cykady zaczynają śpiewać. To jest coś niesamowitego. Kocham przyrodę, naturę, dlatego takie wycieczki, powiedzmy sobie, nad rzekę, czy tak jak u nas tutaj z palmami, widzicie. To jest super, to jest samo życie. Dlatego, jeżeli jesteście zainteresowani, serdecznie zapraszamy do Paragwaju. Jak zwykle, subskrybujcie kanał, piszcie do nas, jeżeli macie jakiekolwiek pytania. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Jak pamiętacie, 15 lat jesteśmy w Paragwaju. To jest istotną kwestią, dlatego, żeby za dużo frycowego nie płacić, ok? Także jakiekolwiek zapytania, chętnie odpowiemy. Dawajcie lajki, w górę, łapki i do następnego wideo. Pozdrawiam serdecznie.